Mamy świetną wiadomość dla fanów hokeja i jazdy na łyżwach. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach po raz kolejny zaprasza mieszkańców na wspólny trening z Mariuszem Czerkawskim. Czerkawski to chyba najbardziej znany polski hokeista. Ma na swoim koncie 12 sezonów w NHL, występy w polskiej reprezentacji i na igrzyskach w Albertville. Teraz miłością do hokeja zaraża młodych ludzi. Podczas spotkania na lodowisku w Parku Słupna poznacie podstawy hokeja i będziecie mieli okazję poprosić mistrza o cenne wskazówki dotyczące poprawnej jazdy na łyżwach. Będzie prelekcja Mariusza na temat tego, w jaki sposób poruszać się na lodzie, w jaki sposób zakręcać, w jaki sposób hamować. Z pewnością nie zabraknie też czasu na autografy, zdjęcia i rozmowy o bogatej karierze Mariusza Czerkawskiego, który mysłowicką ślizgawkę odwiedzi już po raz trzeci. Trening rozpocznie się o godzinie 13 w niedzielę 6 lutego na lodowisku w Parku Słupna. Udział mogą wziąć wszyscy, którzy są zainteresowani. Myślę, że gdzieś około, tak realnie około 60, między 60 a 80 osób, żeby może tam wyjść jednorazowo, tak żeby ten trening mógł odbyć się jakoś płynnie. Kto pierwszy, tak naprawdę ten lepszy. To nie koniec atrakcji dla miłośników szaleństw na lodzie. W ferie planujemy treningi z zawodnikiem, z wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, z Adrianem Parzyszkiem, więc myślę, że takie zajęcia udoskonalające jazdy na łyżwach też się przydadzą.